Kaczyńska. Pani marszałek, Wysoka Izbo, przez ostatnich 7 lat to wy rządzicie w Polsce i to wy powinniście ponosić pełną odpowiedzialność za to, co się dzisiaj dzieje. Za inflację, za drożyznę, za rosnące ceny. Ludzie coraz częściej pytają, jak żyć i za co żyć, bo mają z tym coraz większy problem, a wy szukacie winnych wszędzie dookoła, tylko sami w sobie tej winy nie dostrzegacie. Dzisiaj młodzi ludzie zadają podstawowe pytanie, gdzie mają znaleźć mieszkanie dla siebie. Jeszcze niedawno to wy zapewnialiście, że żeby brać kredyty, że jest stabilna sytuacja, że młodzi mogą się zadłużać. A dzisiaj co się dzieje? Nie wiedzą, co będzie działo się kolejnego dnia. Czy będą w stanie spłacać kredyty, bo stopy procentowe rosną tak drastycznie, że dzisiaj nie zapewniacie absolutnie godnego życia młodemu pokoleniu. I ostatnia sprawa. Zamiast skupiać się na ocieplaniu wizerunku waszego rządu, waszej większości, skupcie się na tym, żeby zapewnić ciepło ludziom na jesień i zimę w domach, bo za pieniądze wydrukowane przez prezesa Glapińskiego tego ciepła nie zapewnicie. Dziękuję bardzo.